Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa ShapeShifter Z, ale to będzie wersja X dla odmiany, która współpracuje z Forge'em, bo wersja Z nie współpracuje z Forge'em. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Oczywiście ten mod nam daje możliwość zamieniania naszej postaci w jakiegoś innego stwora, który występuje w Minecrafcie. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i ShapeShifter Z w wersji X pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę widzimy, że możemy zamienić się na przykład w świnkę i co dalej, i co dalej. I tutaj jest od razu sekcja Download i gdy klikniemy na ten żółty przycisk, to stąd sobie pobierzemy właśnie najnowszą wersję z ShapeShifter Z 1.7.10 alfa. To jest właśnie ten mod i tutaj jest napisane, że ShapeShifter Z jest tylko nazwą dla tej alfa, dla wersji alfa przed nadchodzącą już wersją ShapeShifter Z. I co? I jest też napisane, że po prostu mamy nacisnąć przycisk G, żeby zmieniać się w moby jakieś. I to jest wszystko, co trzeba zrobić w tym. Także stąd tutaj pobieramy tego moda. Gdy mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli nie macie jeszcze Forge'a na wersję 1.7.10 zainstalowanego, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w tej chwili ma numer końcówki 1180 i właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować tego moda? Trzeba wejść do folderu %appdata% przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już jest zainstalowany Forge na wersję 1.7.10, przepraszam, na wersję Minecraft 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera. Ok, jak mamy skopiowane, to możemy przystąpić do instalacji właściwej. Czyli co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy ten nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Czy działa, czy nie działa? Oto jest pytanie. I tak jak wspominałam już wcześniej, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1180. Klikamy play i czekamy dalej. Działa czy nie działa? Nie sprawdzałam, czy ten mod działa na w serwerach. Możecie to sobie jakoś w jakiś sposób sprawdzić sami, bo w zasadzie to nie widzę innej potrzeby mania tego moda, niż tylko właśnie, że jak sobie z kimś gracie na serwerze na przykład i się przebieracie w inną postać, że tak powiem, bo nie widzę innej potrzeby, jeżeli się gra jednoosobowo. No ale wchodzimy do mods i sprawdzamy, czy jest, jak to się nazywało, o, ShapeShifter Z. Tutaj jest ShapeShifter Z, ale to jest wersja właśnie X.
Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. Także tak jak wspomniałam, to, że sobie nam na zwykłym singlu to zainstalujemy. No chyba, że po prostu, gdy zmienimy się na przykład w creepera, to creepery nas nie widzą. Nie wiem, nie sprawdzałam, jak to wygląda wśród innych. Czy po prostu jesteśmy wtedy traktowani jak creeper, czy po prostu jesteśmy traktowani jak przebrany creeper. W sumie by można to w jakiś sposób, tylko nie wiem jak. Okej. Jak widzicie, jestem sobie Anią Pegę. Dzień dobry. I teraz jak kliknę na G, jak góra, to się zmienię w konia. A jak kliknę na G znowu, to się zmienię w coś wielkiego, w gasta. I znowu na G i tak sobie klikam G, 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 G. O, znowu ja. G, owca. O. O, jestem teraz Endermanem. A teraz jestem kotkiem. Miau. I jak się zrobię z powrotem, to wcale nie widzę, że jestem kotkiem, tylko normalnie się zachowuję. Mogę sobie kopać tutaj na przykład rów. I teraz się zrobimy na F5. I dalej sobie możemy kopać rów. Czyli taki sobie kotek idzie i kopie rów. I sobie teraz podskakuje i idzie tam, gdzie ja bym szła. No i to w zasadzie jest cała filozofia tego moda. Także mówię, jeżeli to daje takie coś, że jak się przebiorę za creepera na przykład, to wtedy mnie inne creepery nie widzą, to jest ok, ale jeżeli to daje tylko to, że jestem przebrana, to jak sama jestem na singlu, to i tak tego nie widzę. No. Także jak widzicie, mod działa. Ja się zmieniam. Wow, Witcherem jestem. A teraz jestem tym małym robakiem. A teraz jestem nietoperkiem. O, piesełkiem jestem. Dobra, no to w takim razie ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem się z wami żegnam jako bałwanica. Papa, nawet łapkami nie macham. No to cześć, trzymajcie się.